Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym zwiadowcy free to play, już miałem wczoraj dla was nagrać ten odcinek, no ale jakoś tam nie było okazji. Przypominam, że streamki są na Twitchu o godzinie 18 przeważnie teraz będą, więc możecie wbijać ten odcinek, może wleci jakoś o 20, to może jeszcze streamek będzie trwał, także zapraszam. No i pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę. Taka można powiedzieć reklama na początku, no ale lecimy. Jak widzicie 96 level już, także powolutku zbliżamy się do setki, powolutku zbliżamy się do czego? Do kibelka, nie? Może już nawet dzisiaj ten kibelek, jakby nam coś się z lochami tu przyfarciło, to może by ten kibelek klucz nam dropnął, chociaż to nie jest wcale takie proste. No i co? Wczoraj miałem nagrać dla was film, no ale jakoś nie miałem za bardzo jak. Miałem to zrobić na live'ie, miałem potem po live'ie, no ale mniejsza z tym. Przede wszystkim pewnie was interesuje legendarny loch. To może anuluję tą misję, żeby wam tylko pokazać. Legendarny loch free to play sobie przechodzimy na live'ach, jak oglądacie, jak jesteście na live'ach, no to wiecie. No i jeżeli tutaj chodzi o moje statystyki, póki co wyglądają tak. 3 epickie przedmioty dostaliśmy. Ten jeden wisiorek, który miał dziurę 103 do 3 cech podstawowych, także bardzo fajny. Oprócz tego dostaliśmy jeszcze bodajże pierścionek i chyba tą klatę, dokładnie. Więc jeszcze te dwa itemki, no ale niestety one nie mają dziury, więc czekają sobie tutaj na kibel, także nam się nie przyfarciło. W 2 dni nie pamiętam, w którym momencie jestem. O, tutaj jestem, sami zobaczcie, na mapce możemy zobaczyć. Na 33 pokoju. Po pierwszym dniu byłem na 23, niestety wczoraj zrobiliśmy tylko 10 kolejnych, no nie mieliśmy dość dużego pecha, także jesteśmy w tym momencie na 33. Codziennie około 20 mam tutaj 100% HP, więc sobie wtedy ten loch robię. Także tak to wygląda. No na razie 3 epiki, z tego jednego używam, no trochę tam golda i tak dalej, więc no zawsze to do przodu, nie? Lepiej coś takiego mieć, jak gramy free to play, niż nie mieć. Także tak wygląda ten legendarny loch. Pewnie dzisiaj na live, jeżeli będzie, no to sobie też będzie Będziemy go tutaj ogrywać na tym free to play. Możemy już polecieć kolejną misję, to była bodajże ta. No i co, tu mamy zakręć kołem ABW 5 razy. Aha, zapomniałem w ogóle dzisiaj Sylwestra tutaj odpalić, to jest chyba Sylwester, dokładnie. Jeżeli chodzi o kalendarz, to tak, kalendarz tutaj wygląda w ten sposób. Pod poprzednim odcinkiem z Free to Play pisaliście mi, żeby pokazać kalendarz, więc dzisiaj wygląda to tak, w sensie dzisiaj, no w te 20 dni. Dostaliśmy potkę na zręczność XXL, ale na razie nie będę jej używał, już tutaj poczekam, aż mi się jeszcze 2 dni ta średnia skończy i dopiero sobie użyję tej 25%. Myślę, że tak jest lepiej, bo potem znowu może być okres, gdzie długo nie będę miał potki, no i wiadomo, lepiej to wycisnąć ile się da. Ostatnio, gdy nagrywałem odcinek, to był chyba dzień, gdzie dostaliśmy level z kalendarza, albo to było dzień wcześniej. W każdym razie, no tam level nam wpadł. No i teraz mamy właśnie taki kalendarz. Dobra, możemy tu sobie jakąś ziarenkę kliknąć. Jeszcze dzisiaj nawet nie zacząłem, no jest dość wcześnie. O, przegrałem, to też swoją drogą śmieszna sprawa. Jeżeli chodzi o sklepy, no tutaj jest fajna kusza, ale na inteligencję, tutaj za 10 grzybków. Tutaj mamy jakiś pasek, ale on nam w sumie za wiele nie daje. Tu potka na szczęście, ale chyba nie będę jej nawet kupował, bo nawet nie mam miejsca za dużo. Tu coś na wytrzymałość też nam za wiele nie daje. Ok, jeżeli chodzi o pupile, w tym momencie wyglądają w następujący sposób. Tego możemy nakarmić. Złapaliśmy sobie ostatnio obłączka. Złapaliśmy sobie dzisiaj tutaj papłomyka w górach koronkowych, także no powoli to się rozwija. Tutaj musimy pokonać tego. W ogóle już możemy? Nie, za 2 minuty możemy machnąć środowisko. Możemy sobie Adamca w petach zaatakować. Nie będę chyba ryzykował mrokiem. Ten mrok mamy strasznie słaby, tak jak na początku mrok był najlepszy, tak teraz jest strasznie do tyłu. Spróbujemy go sobie ziemią zaatakować, no i dokładnie, bez problemu się uda. I mamy jedzonko dla siorba, więc siorbem w sumie też będziemy mogli pokonać tutaj tego zębika. Także no te środowiska troszkę nam ekspa dadzą. Za 40 sekund też mamy darmówkę w loszku, także też ją sobie zrobimy. No i co mogę więcej powiedzieć? I chyba nic na temat tych pupili. Tutaj ta ziemia też można powiedzieć, że dość mocno odstaje. Tutaj woda i światło nakarmione nawet nieźle się trzymają. Także tak to wygląda. Tu widzę, że kolejną walkę raczej też wygramy. Weźmiemy sobie ogień, no i najwyżej mrokiem przegramy. No tak to wygląda w tych petach. No dużo trafiamy osób, które miały jej szybciej, no i są po prostu lepsze, trudno. Dobra, teraz myślę, że tym możemy sobie machnąć to za minutę. Zaraz sobie machniemy darmówkę w loszku. Tu możemy walki porobić. Nagrywałem przed chwilą dla was odcinek o gemach, który prawdopodobnie już wleciał na kanał, więc tym bardziej się tu nie zajmowałem tym kątem jeszcze. No ale jest wcześnie, a ja tu chciałem dla was na szybko 2 odcinki nagrać, żebyście dzisiaj mieli
mieli sobie co oglądać. Dziś jest w ogóle niedziela, tak? Niedziela, no właśnie, więc tym bardziej myślę, że ludzie zauważyłem w ogóle, że w niedzielę dużo osób ogląda YouTube'a, nie? Tak ze statystyk wynika, także to też ciekawa zależność, no ale okej. Tu mamy wszystkich zabudowanych, tutaj się trafił jakiś kolega niezabudowany, znowu ten sam kolega, cyk, no i tu mamy jakiś kolejnych, cyk, cyk, cyk. No, także tak wyglądają... Tak wygląda robienie walk przeze mnie. Tutaj sobie odbierzemy. Dzisiaj nam się postawiła twierdza 12. Podbiłem sobie też salkę na dyszkę. Tutaj kwatery puściłem na 10. No i jak te kwatery za 2 dni się zrobią na 10, to już będę ulepszał kopalnię do poziomu 10, no bo już będziemy się zbliżać do tego podziemia. Także nie wiem, czy dobrze by było, dobrym pomysłem było puścić te kwatery, ale to już dzień w tą, dzień w tamtą. No wydaje mi się, biorąc pod uwagę, jakie tutaj mamy tempo w lochach, no to i tak szybko tych pierwszych 9 lochów nie zamkniemy. Dobra. Jeżeli chodzi o lochy, to w tym momencie najsłabszym przeciwnikiem jest tutaj wulkaniczny olbrzym. On ma 126 level. Udało nam się wczoraj też klucz do kolejnego lochu odblokować. Zobaczcie, ile mamy tego pootwieranego. Normalnie już dawno powinniśmy mieć przynajmniej ten zamknięty, no ale sami widzicie. Okej, polecimy sobie z tym wulkanicznym olbrzymem. No to jest wojownik dość twardy, no ale jeżeli tutaj jakieś uniki by nam się udało porobić, no to myślę, że byłby do zrobienia. Ale jak sami widzicie, no nie jest to wcale takie proste. Także no co mogę powiedzieć, no wydaje mi się, że tak to po prostu wygląda na tym free to play. No i tak chyba od ostatniego odcinka sporo tych leveli wbiliśmy. Zobaczcie, 15 tysięcy HP. No teraz musielibyśmy z 5 uników porobić i dopiero by faktycznie się udało tego olbrzyma pokonać. Także znowu próba zawiodła darmowa. No te itemki na pewno jakbyśmy wymienili, to by było git. No bo jednak sami widzicie, że dają dużo, no ale nie mają. Sprawdzałem nawet tutaj sobie wrzucałem, jak widzicie, tą klatę, no i daje nam obrażeń na minus, nawet no 2000, nie, trochę HP więcej chyba, tak, dokładnie, HP więcej, 2000 obrażeń na minus, no ale bez klejnotu nie ma sensu tego trzymać. Także twierdza wygląda w ten sposób, 12 stanęła, wydaje mi się, że to jest wynik ok, jak na to, że totalnie nic nie skipowaliśmy. Gildia wygląda w ten sposób, 152%, 152 też średnie, co ciekawe, 505 rycerzy. No i my tutaj jeszcze nie zamykamy, no ale wygląda to w ten sposób. Dobra, kalendarz wam pokazałem, pokażę wam zaraz te walki. Aha, zrobimy sobie od razu to środowisko. Zawsze tu troszeczkę expa dostaniemy, to myślę, że możemy skipnąć. Nie ma co, no i od razu nakarmimy tego siorba. O, i może w sumie tym mrokiem byśmy spróbowali tego azuko, może się uda, zobaczymy. No, zauważyłem, że tutaj w ogóle ludzie nie potrafią, nie rozumieją, o co chodzi w petach, karmią złe. Na przykład ostatnio miałem zawodnika, który sobie nakarmił chyba tam czompa do piątki, potem płomiołaza do ósemki, tam totalnie w ogóle w cały świat. Także no ludzie nie wiedzą za bardzo jeszcze, jak to działa w tych pupilach. W sensie jeszcze, jak to by powiedzieć, że no tyle czasu już są po prostu te pupile, a jeszcze się trafia dużo osób, które totalnie nie ogarniają, no ale mniejsza z tym. Dobra, mam dla was kilka lochów zapisanych, jak sami widzicie. Tu niedźwiedzia udało nam się dzisiaj po północy pokonać. Sporo tych lochów w sumie, jak tak patrzę, to sobie przelecimy na szybko. Tutaj jest ten wściekły wilk, to jest mak. Także to chyba nie było tego na ostatnim odcinku, przynajmniej mam nadzieję, że nie było. Tu widzicie, mamy dwa niecałe 700 zręczności. Także sporo tej zręczności nam wleciało przez ten czas. Tutaj bardzo podobne. Też walimy się z jakimś zwiadowcą. Także no tu jeszcze mamy 82 level. No to leci. Nie? No dużo dają te lochy dają praktycznie cały level za każdego pokonanego. Teraz w ogóle robiłem 3 paski, dzisiaj też robię 3 paski przez te ostatnie 2 dni od piątku na gryfie, także to też mi na pewno dużo expa dało, no bo jest ten weekend expa, są te grzybki, więc dużo to dało. W sumie są jeszcze te sterylne sedesy, ja tak nie pomyślałem, a szkoda, bo zawsze byśmy troszkę many nadgonili, w sensie nadgonili, no wiadomo, że za jeden dzień teraz dostajemy, jak wrzucimy epic, to 100 many zamiast 50, dlatego że są te sterylne sedesy, no ale chyba nam się dzisiaj klucza nie uda zdobyć, chociaż no jakby lochy nam siadły, no to kto wie. Okej, tutaj mamy ognistego skorpiona, tu w ogóle chyba pierwszy przeciwnik w strumieniu lawy albo drugi. Zwiadowca też bardzo łatwo nam, bardzo łatwo go tutaj pokonaliśmy. No chociaż tu jeszcze jakiś mocny krytyk z jego strony na koniec. Tu mamy bazyliszka ognistego, to tak samo jest strumień lawy. No chyba pierwszych 3 w strumieniu lawy nam padło bardzo szybko. Teraz już mamy z kolejnym problem, zresztą no widzieliście, że jego teraz próbujemy. Nie wiem, czy nie lepszym pomysłem byłoby walić tego bossa zwiadowcę, 130 poziom. Może by była z nim większa szansa, aniżeli właśnie z tym wojownikiem. Ale to i tak, no wszystko prędzej czy później padnie, tylko no musimy mieć szczęście. No jakbyśmy tam wydali parę grzybów, to pewnie trochę tych lochów byśmy porobili, ale nie klikamy.
zbieramy w ogóle tutaj lochów za grzyby. Nie ma to sensu, szkoda grzybów, lepiej sobie odkładać na awkę, bo może być tak, że przez kilka dni koła nam nie da wcale grzybów, no i wtedy będziemy biedni i nie będziemy mieć na przykład na jakiś ważny event właśnie tej awki. Dobra. Tą misyjkę sobie weźmiemy, ona jest chyba najlepsza. No i okej, lecimy dalej, mamy tego bazyliszka. Tutaj mamy dość taką, można powiedzieć, trollową walkę ze zgniło-zielonym goblinem. To też jest zwiadowca, dużo bardzo tych zwiadowców. No i jak sami widzicie, przez zwiadowców przechodzimy szybko tym naszym zwiadowcom. Także to jest okej. Tutaj, tak jak mówię, walka była trollowa. Z tego co pamiętam, zostało mu bardzo, bardzo malutko HP, więc stwierdziłem, że ją dla was zapiszę. Tutaj zobaczcie, jeszcze jakieś mocne krytyki z naszej strony, tutaj uniki, tutaj nie pamiętam, no dokładnie, tu był jakiś chyba taniec uników, zostało nam 18 tysięcy, jemu 5, no i niestety się nie udało, ale za godzinkę spróbowaliśmy znowu i za godzinkę od razu go pokonaliśmy, także tak to wygląda na tym naszym zwiadowcy. Tu mogę wam jeszcze pokazać, no to jest walka zwiadowców, więc troszeczkę ona trwa. No i co, no jeżeli chodzi o klaser, to nie robiłem go od ostatniego odcinka, tak jak mówiłem, już wszystko co miałem mieć na ten moment to mam. Trochę wczoraj na live'ie trochę mi się tam osób rozbierało z EQ, żeby, w sensie tu z mojej gildii czy tam ogólnie, żeby sobie jakieś itemki z kibla podostawać od nich, jeżeli nam tam pulsowały, bo dostaliśmy też grala w ogóle, to chyba nie mówiłem na poprzednim odcinku, dostaliśmy grala, o tu w ogóle hełmik, który mamy do tej pory, bo z dziurą i na trzy podstawowe cechy, także nam fajny poleciał. Poczekajcie, czy my tutaj smoczy jeździć, to dostaliśmy za zakupienie smokogryfa na właśnie ten event. Poczekajcie, bezkres możliwości nam leciał, właśnie, bo przecież my odblokowaliśmy jeszcze kowala. Odblokowaliśmy kowala od poziomu 90. No mamy 15 rozmontowań teraz przez ostatnie 3 dni, no wiadomo, że nie wykorzystujemy ich wszystkich, ale staram się rozmontować jak najwięcej rzeczy mogę, żeby tych tutaj surek powolutku sobie zbierać. Także mamy tego kowala, zrobiliśmy od razu ten bezkres możliwości z tą bronią, którą trzymałem od pierwszego poziomu. I co my tutaj jeszcze mamy? Jubilera to już mieliśmy. Dziennik to mieliśmy, no i właśnie ten święty graal. Jak wbiliśmy 85 poziom, zacząłem go szukać i chyba po dosłownie dwóch kopaniach wyleciał nam święty graal. Dzięki czemu teraz na przykład jak sobie wejdziemy o, na przykład tutaj na kondzia, no to zobaczcie, muszka i trinket nam pulsują, że możemy je zdobyć. No i właśnie dzięki temu wczoraj kilka osób tam nam dało jakieś epiki do kibla, z kibla, w sensie do klasera, więc troszkę tam podróż, ale na razie bardzo już się na nim nie skupiam. Tylko po prostu czekam, aż bije większy level i dopiero będę mógł te itemki samemu sobie zdobyć. Dobra, wracamy tutaj, mamy tego zgniło-zielonego goblina, mamy bloba wulkanicznego, to jest mag, czyli z nim walka będzie w miarę szybka. On nam chyba padł za pierwszym razem swoją drogą, no z tymi magami to tu też nie ma problemu, bo one nie mają jakoś nie wiadomo ile inteligencji. Tutaj cyk. Okej, no i mamy jadowitego smoka, z którym się męczyłem bardzo, bardzo długo i jak sami widzicie 27 marca ten jadowity smok nam padł. No zobaczcie, no on jest tutaj potężnym wojownikiem, 122 level. My się teraz męczymy z wojownikiem, który ma 126 level, także wbrew pozorom się bardzo ci wojownicy nie różnią. Także tak to wygląda. Dobra, tutaj jakimiś unikami musieliśmy poczarować z tego co wiem. Dokładnie, jeszcze jakieś krytyki, tu jakiś bloczek, dużo tych uników jak widzicie robimy. No i wygląda na to, że on nas praktycznie, no jeszcze nas tu dziabnął, połowa HP. No ale mimo wszystko sporo nam tego HP zostało właśnie dzięki unikom. Nic z niego nie dostaliśmy, no i dzisiaj po północy ten niedźwiedź brunatny. Mieliśmy początek 95 levela, no i on jak widzicie dał nam 90, niecały w sumie level, bo tam brakowało dosłownie ociupinkę do 96. No i też pamiętajcie, żeby śledzić staty, jak oglądamy te walki, no bo widzieliśmy, na początku było 2, tam chyba 700 zręczności, no a teraz mamy 350, także no powolutku ta zręczność się rozwija. Tutaj też w sumie fajne, bo nie dość, że krytyki, nie dość, że jakieś uniki, to dość łatwo ta walka wyglądała, a wcześniej z nim się męczyliśmy praktycznie cały dzień, także no sami widzicie jak ta gra wygląda. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o lochy. Boki mamy, w sensie boki, statystyki mamy takie, podbiłem sobie do 700 HP, teraz do 800 zręczność, boki sobie na razie zostawiłem na 300 i szczęście na 450, uważam, że w tym momencie takie coś jest ok.
i chyba tyle. Wydaje mi się, że to by było na tyle. Także okej, ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę. Wbijajcie na Discord dla widzów przy piętym komentarzu i opisie. I wbijajcie na streama, który teraz będzie praktycznie, myślę, że codziennie o 18 około. Jeżeli ten odcinek wleciał o 20, to jest duża szansa, że ten streamek jeszcze trwa. Zobaczymy. Także możecie zajrzeć na Twitcha. A jeżeli już go nie będzie, to i tak zostawić followka, to będziecie mieli informacje o kolejnych streamkach. Chyba tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i zostawcie kciuka w górę. Trzymajcie się. Dziękuję za uwagę. Raz jeszcze trzymajcie się i cześć.